dzisiejszej pracowni Kajnek zbudujemy spirograf. Ostatnim razem konstruowała dla Was Kasia, tym razem bobem budowniczym będę ja. Zanim zacznę, parę słów o spirografie powie Wam Kasia. Spirograf wynalazł i opatentował Brunon Abakanowicz w XIX wieku. W 1965 roku został ponownie opatentowany przez angielskiego inżyniera Denisa Fischera, który w tym samym roku zaprezentował go jako zabawkę dla dzieci na wystawie Nuremberg International Toy Fair. Obecnie spirograf jest zarejestrowany przez przedsiębiorstwo Hasbro jako zabawka geometryczna, natomiast prawa dystrybucyjne do tejże zabawki posiada przedsiębiorstwo Kenner, które wprowadziło ją na rynek amerykański w 1966 roku. Słuchajcie, Kasia musiała pilnie wyjść, ale zostawiła mi godnego zastępcę, pana Kuleczkę. Panie Kuleczko, przywitaj się. Hello! Skoro już wiecie, co za chwilę będę budować, mogę już dziarsko wziąć się do dzieła! Czekaj! Hej, zanim zaczniesz, chciałbym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, iż spodoba Wam się nasz dzisiejszy odcinek i że zainspirujemy Was do zbudowania spirografu albo stworzenia swojego własnego projektu albo w ogóle projektów. Za chwilę zobaczycie Kai dzisiejsze zmagania z budowaniem spirografu i wyjątkowo pożegnamy się już teraz, a nie na koniec, jak zwykle. Okej, ale ja jeszcze tylko dodam, że link tradycyjnie podamy w poście nad filmem. Link oczywiście z instrukcją. A teraz żegnamy się i zapraszamy na kolejne odcinki naszej pracowni. Pa! 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 Pa!